Powiedzmy, że mamy taką liczbę 0,17. Zastanówmy się, jak można tę liczbę nazwać słowami. Właśnie powiedziałem na nią 0,17, ale zastanówmy się, czy można ją nazwać w jeszcze inny sposób, zwłaszcza gdybyśmy chcieli w jej nazwie użyć słowa dziesiąte albo setne, albo skorzystać z nazw innych pozycji po przecinku tysięcznych czy dziesięciotysięcznych. Jak zwykle zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i samodzielnego zastanowienia się nad tym. Ok. Jest parę sposobów na nazwanie tej liczby słowami. Pierwszy jest taki, jak już powiedzieliśmy 0,17. Nie jest on zbyt elegancki, ale czasami nazywamy liczby w ten sposób. Drugi sposób jest taki. Mamy jedynkę na pozycji dziesiątych i możemy ją tak właśnie nazwać 1 dziesiąta i Mamy siódemkę na pozycji setnych, więc możemy powiedzieć 1 dziesiąta i 7 setnych. No i tyle. Tę liczbę można tak właśnie opisać słowami 1 dziesiąta i 7 setnych. Trzeci sposób jest taki, że możemy nazwać całą liczbę, wykorzystując nazwę ostatniej pozycji, czyli w tym przypadku setnych 7 setnych będzie nazywało się tak samo 7 setnych, a jedna dziesiąta ile to setnych? Jedna dziesiąta to to samo co 10 setnych, czyli możemy powiedzieć 10 setnych. Mało ludzi tak mówi, ale zdarza się na przykład w świecie konstrukcji mechanicznych i ich wymiarowania. I dalej tak jak tutaj, 7 setnych. Teraz możemy zwyczajnie te setne dodać, bo 10 setnych i 7 setnych to razem 17 setnych. I tak to właśnie zapiszemy: 17 setnych. Żeby bardziej intuicyjnie nazywać w ten sposób liczby, przy użyciu setnych zamiast dziesiątych i setnych zliczmy dla treningu setne części od zera w stronę dodatnią do 17 setnych. Jedna setna, dwie setne. Możemy pominąć parę oczywistych liczb i od razu przejść na przykład do dziewięciu setnych. Co będzie dalej po dziewiątce? Będzie dziesięć setnych. A dziesięć setnych to to samo co jedna dziesiąta. Dziewięć setnych, dziesięć setnych. Czyli 1 dziesiąta, podobnie jak 10 jedności, to to samo co 1 dziesiątka. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. No i liczymy dalej: 10 setnych, 11 setnych, 12 setnych, 13 setnych, 14 setnych, 15 setnych, 16 setnych i w końcu 17 setnych. Mam nadzieję, że pokazuję Wam to, przynajmniej intuicyjnie, dlaczego zamiast 0,17 albo inaczej 1 dziesiąta i 7 setnych, możemy powiedzieć 17 setnych. Zróbmy może jeszcze jakieś przykłady, ale w odwrotną stronę. Powiedzmy, że mamy liczbę zapisaną słowami, a chcemy ją zapisać w postaci ułamka dziesiętnego. 4 dziesiątki i 3 setne. No to po kolei. Najpierw 4 dziesiątki. Narysujmy sobie miejsca, czyli pozycje. Niech tutaj będą dziesiątki. Tutaj jedności. Po jednościach przecinek. Po przecinku pozycja dziesiątych. Po dziesiątych pozycja setnych. No i mamy w nazwie cztery dziesiątki. Nie dziesiąte części jedności, tylko dziesiątki. Cztery dziesiątki. Jedności nie ma w nazwie, czyli zero jedności. Mijamy przecinek. Nie mamy też dziesiątych, czyli 0 dziesiątych i trzy setne. Czyli trójka na pozycji setnych. No i mamy cztery dziesiątki, czyli czterdzieści i trzy setne. Możemy też przeczytać 40,03. Może jeszcze jakiś przykład? Mamy dwadzieścia cztery setne. Wykorzystując ten sam pomysł, co w pierwszym przykładzie, policzmy jeszcze raz. Pamiętacie? To jest dziewięć setnych. Jeżeli dodamy kolejną setną, to będzie dziesięć setnych. Jeżeli będziemy chcieli zapisać 24 setne, to dwójka i czwórka znajdą się na tych samych pozycjach co tutaj jedynka i 0. Zero. 0,24 zero, setne. Ale jeżeli powiecie, że tu są 2 dziesiąte i 4 setne, to też macie rację i możemy to tak zapisać słowami, jako 2 dziesiąte i 4 setne. Ale pamiętajcie, że 1 dziesiąta to to samo co 10 setnych, czyli 2 dziesiąte to to samo co 20 setnych, i możemy dopisać dalej 4 setne, i oczywiście 20 setnych i 4 setne to razem po dodaniu 24 setne. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens.